Cześć, dzień dobry. 9 odcinek Radia Blazers, 16 czerwca. Od 2 dni mamy nowych mistrzów NBA. Witają Was jak zwykle Grzesiek i Andrzej. No właśnie, jak wiele się zmieniło po zwycięstwie Toronto i przegranej Golden State. Nie tylko przegranej, ale też stracie dwóch zawodników, bo chyba to też będzie determinowało na pewno politykę tego klubu. No i to, co będzie się działo w NBA. Na pewno padła narracja o hegemonii Golden State, tak? Miałeś nie mówić tak, pamiętasz? Tak, nie, tak. No padła ta narracja. Cześć, będę się pilnował i jedziemy. Padła ta narracja. Ja ci powiem w ten sposób, że ja miałem w ogóle na ten podcast dzisiejszy taki pomysł, że właśnie jest okno dwuletnie, czyli czas, kiedy Thompson i Durant będą dochodzić do formy, bo już widać, że dostaną maksymalne kontrakty od Golden State, że pojawiło się okno, w którym Zachód jest otwarty i można po prostu śmiało myśleć o wejściu do finału i co to dla Blazers miałoby oznaczać. Natomiast dzisiaj rano gruchnęła wiadomość, że AD jest w Lakers. Więc sam nie wiem, czy ta teza jest jeszcze aktualna, bo prawdopodobnie za chwilę do nich dołączy albo Kemba Walker, albo Kyrie Irving. I myślę, że podstawowe pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest ta szansa nadal. Co sądzimy o tych nowych Lakers też może chwilkę? Ja myślę, że oni zaryzykowali, no ale przykład Toronto pokazuje, że to ryzyko może się opłacać. Na pewno pojawia się drużyna, która... No ale czy oni są do pokonania w ogóle? Nowy rywal. Trzech takich zawodników, twoim zdaniem. Trzech zawodników, ale co dalej mają? No nic nie mają za specjalnie dalej, mają Kyla Kuzmę cały czas, a poza tym, no nie wiem, no jakieś Arizy tego świata mogą chcieć dołączyć za minimum, żeby zdobyć pierścień, tak? No bo w tej chwili to bardziej będą przypominać Golden State, prawda? Z trzema świetnymi zawodnikami, czterema i nic. I co się dzieje na wypadek kontuzji? A wiadomo, dokładnie, bo jest wiadomo trzech się ludzi, dzieje. Jeżeli doszedłby jeszcze Irving, to jest trzech ludzi, którzy lubią się połamać. Jest Davis, LeBron już pokazał, że w zeszłym sezonie, że może mu się to zdarzyć, no i byłby Irving. Irving niby ma pójść do Brooklynu, ale też najnowsze raporty są takie, że przygląda się Lakers po tym, co się dzisiaj rano zadziało. Chyba jeszcze wchodzi w grę Butler, prawda? No Butler jeszcze wchodzi w grę, ale ja myślę, że w Filadelfii może się udać go zatrzymać. Na pewno jest, na pewno powstaje jakaś siła. W optymistycznej wersji La Lakers to jest, to wchodzą w rolę jakichś takich bardzo, bardzo poważnych kandydatów, tak, i pewniaków. No faworytów dla mnie. Faworytów. To już tak? No, jakby to jest, kogo pytam, zmieniamy adresy, Golden State, prawda, na Los Angeles Lakers. Natomiast no, zawsze jest to ryzyko z tymi kontuzjami, no ale kto nie ryzykuje, tak, ten nie ma. Więc to jest poważna siła, zobaczymy, co oni wykombinują. Oddali mnóstwo pików Pelikanom. Tak. To są trzy piki pierwszorundowe i późniejsze z możliwością swapowania, czyli przesuwania tych pików. Mhm. Bodajże aż do 2025 roku, więc Pelikany się obłowiły w mnóstwo takich perspektyw, tak to nazwijmy, zwłaszcza przy zmianie tych zasad loteryjnych. To chyba to jest ciekawe i taki handicap. I właśnie, czy Pelikany stają się realną siłą? Na awans do playoffów być może, tak, ale niewiele więcej. Nie stają się. Nie wiadomo, kim jest Zion jeszcze przecież. Przecież on nie będzie jakimś dominatorem od pierwszego sezonu. Może być równie dobrze drugim Gregiem Odenem. Plus zobacz, tam nie ma nawet jednego All-Stara tak naprawdę, chyba że za takiego uważamy Drew Holiday'a. Drew, Zion to zagadka, Lonzo jeszcze większa zagadka. No i Ingram ma jakieś tam zakrzepy w żyłach, więc to też nie wiadomo. No Josh Hart jest ciekawym graczem, no ale to moim zdaniem to nie jest playoffowy skład na ten moment. Natomiast czy oni według ciebie nie są lepsi, nie będą lepsi niż byli? No nie będą, nie. No, znaczy z Davisem?
niż byli czyli, z Davisem. Czyli w kontekście Blazers to jest chyba najważniejsze, czy powstaje... No oni mogą być dużo lepsi niż po tej wymianie teraz, ale no za 2-3 lata. Dobra, czyli tutaj mamy rozwiązane. Czyli powstaje mocny team w Los Angeles, bardzo mocny, i Pelicans, którzy są przyszłością raczej niż zagrożeniem w ciągu roku, dwóch. Tak, uważam. No dobrze, to ten temat tutaj mamy podsumowany. A tak z ciekawości, miałeś jakiś pakiet za Davisa? No oczywiście pakiet z CJ-em, tak? I my, to czy te piki, my chyba, Blazers nie byli tak bogaci w piki. Nie no, pierwsze rundowe mają chyba no tak, wszystkie. No to CJ, znaczy nie wiem, już teraz takie rozważanie to... Nie chcesz tak, ładnie. Nie chcę, bo wiadomo, że trzeba było włożyć CJ-a, to oczywiste, tak? I pewnie, no, pewnie Collinsa albo Simonsa na pewno. No, w tę paczkę i piki. Ale to wiesz co, no to widać było, że to idzie w kierunku tym, że Lakers i jakiś inny duży rynek było grane. To oczywiście słowo należało ostatnio... Ja myślę, że Oshley nie zaoferował pakietu, albo Pelikany nie były zainteresowane CJ-em z uwagi na to, że trochę im może nie pasować do ich perspektywy czasowej. To nie mogło się wydarzyć, bo... Wygląda na to, że nie chcą... Oshley nie chciał, teraz. Pelikany nie były CJ-em zainteresowane, Davis, jak sądzę, nie był zainteresowany Blazers, więc to takie nasze gadanie, tak. Nie. Życzeniowe bardziej. Ale czy jest coś w temacie dla Blazers, w sensie wzmocnienia tego składu, tak żeby utrzymać ten poziom? Bo jak słusznie zauważył chyba Damon Lebowski na profilu facebookowym u nas. Big Lebowski. Nie, Damon akurat. Będzie ultra trudno utrzymać ten poziom. I ten pułap dla Blazers, ja się z nim zgadzam. Jest bardzo dużo znaków zapytania, dużo ludzi na kończących się kontraktach. Jak to utrzymać? Co zrobić? Może byśmy o tym pogadali. Wiesz co, no tu jest kilka scenariuszy. Ja się zastanawiałem, czy jest konieczność w tym najbliższym roku utrzymać ten poziom za wszelką cenę. No ale potem sobie pomyślałem, że taki Zach Collins ma jeszcze tylko 2 lata kontraktu i potem jej też będziesz musiał zapłacić, więc chyba jednak te 2 lata to nadal jest, dopóki nie wejdzie Supermax Lillarda, największa szansa mimo wszystko dla Blazers, żeby znów zrobić dobry wynik. I to mnie doprowadza do kolejnego wniosku, że rzeczywiście trzeba szukać tych wzmocnień dość agresywnie. Ja mam 3 kandydatów. O jednym rozmawialiśmy już wiele, czyli o Otto Porterze. I wszystkich tych 3 kandydatów mam w scenariuszu, w którym CJ nie idzie w wymianie. Czyli ten tak zwany core zespołu Nurkic, Lillard, CJ zostaje, a próbujemy pozyskać jakąś, nazwijmy to gwiazdę, większą lub mniejszą jeszcze dodatkowo. No i moi kandydaci to jest Kevin Love, Gordon Hayward i Otto Porter. Mm-hmm. Może pokrótce opowiem o nich. Dawaj. Konkretnie chodzi o to, ile mają lat, jaki przebieg i jaki kontrakt, no bo graczy chyba wszyscy, którzy słuchają, mniej więcej znają i wiedzą, o co chodzi. Więc tak, Kevin Love, 31 lat, ogromny kontrakt, 31 do 34 milionów jeszcze za kolejne 4 lata, więc to oznacza, że no w zasadzie z nimi, z Lillardem, aż się nie zestarzeją. Potem Gordon Hayward, tu jest ciekawiej, bo jest tylko, znaczy te same pieniądze, 31 do 34 milionów, ale tylko 3 lata, plus ostatni rok kontraktu to jest opcja gracza, z której tacy gracze lubią rezygnować, więc teoretycznie jest to 2-letni kontrakt, co powoduje, że wygląda to dla mnie dużo ciekawiej jeszcze. No i Otto Porter, również 3 lata i też 3 rok opcja gracza, tu jest ten kontrakt już niższy troszkę, bo 26-28 milionów, natomiast jest 15,
15% tak zwany trade kicker, czyli w pierwszym roku jeszcze więcej trzeba by mu zapłacić o 15%, aczkolwiek zazwyczaj, znaczy zazwyczaj może nie, ale już się nieraz zdarzało, że to gracze rezygnowali z tego trade kickera w wymianie, bo to jest możliwe. No i teraz pytanie, który z nich jest najatrakcyjniejszy i pytanie, czy to rzeczywiście jest możliwe, żeby tych graczy wyciągnąć, nie oddając CJ-a. Wszystko, no właśnie. Każdy ma swoje plusy i minusy, tak? U Lava to jest ten kontrakt monstrualny. U Haywarda chyba zdrowie najbardziej. Bo nie wyglądał, no właśnie. Dobrze. Nie wyglądał dobrze w tych playoffach. Nie wyglądał. Bardzo niestabilny, nierówny. Miewał przebłyski jednakowoż. No takiej starej formy dobrej. Natomiast chyba najrówniejsza kandydatura, najbardziej bezpieczna, to jest Otto Portera dla mnie. No to on też się lubi połamać. Tak, ale to znaczy młodszy jest, tak, od Haywarda. Młodszy, tak. No i nie miał chyba takiej kontuzji takiej... Tak, on bardziej jest taki... Granicznej. 15-20 tak. Meczów w sezonie opuścił. No właśnie. Taki on jest taki urazowy, ale mikrourazowy bardziej. A Hayward miał coś bardzo poważnego. Ale ja ci powiem, że ten Hayward bardzo mnie ciekawi, bo on miał jednak złamanie. Tam nie było żadnych zerwań. A ci ludzie po złamaniach właśnie w drugim sezonie lubią wracać do formy. Poza tym... Proszę, nie, chodzi o to, że Ainge może być skłonny handlowaniem paroma kontraktami, tak? Bo ja bym o nim nawet nie mówił, no bo to jest Danny Ainge, ale pojawiały się raporty, że on może być do wyjęcia. Tylko wiesz, to jest Danny Ainge, to nie będzie tanio. No, zobaczymy, bo on jest pewnie wściekły po tym, że mu tego AD ściągnęli, że ten Boston teraz co, ma... Co, Tatuma nawet podobno nie zaoferował, no to przepraszam. To ja mu się trochę nie dziwię. No. Tatum. W każdym razie no, Boston może być skłonny iść jakąś taką jakiejś zmiany, tak? Bo pewnie czują, że zostali te dwa kroki. Że byli rok temu dwa w pierwszej linii, a teraz mają Bucks, mają Toronto, mają Filadelfię, tak? Że pewnie będzie musiał coś kombinować. I pewnie będzie, czego dowodem jest to, co było przy transferze z AD, znaczy potencjalnym, co mu się nie udało, że Tatuma za wszelką cenę będzie chronić i będzie zostawiać, wokół niego będzie budować. I że może właśnie Hayward być tym, kto poleci z tego zespołu, więc może. Natomiast ja opieram się przy Toczlamie, no to Potter jest taką, tylko ja nie wiem co z Chicago, co oni tam sobie myślą, bo to jest w ogóle, ich umysły są nieodgadnione, co oni kombinują, ale oni robią błędy w drafcie, tak? Umysły oni Cleveland robią... a propos Kevina Love'a, myślę. No ci na pewno szukają nowego otwarcia i pewnie skłonni byliby oddać Love'a. A właśnie niekoniecznie, bo był ostatnio, mówił o tym człowiek z Lockton Blazers, nie pamiętam nazwiska, że Portland się pytało o Lava, bądź zeszłego lata, bądź w to okienko transferowe i podobno odpowiedź była, że oni w ogóle nie są zainteresowani, żeby go wymienić. Chyba to było z zeszłego lata. Wiesz co, oni podobno uważali, że z Lawem oni są w stanie dojść do playoff. Tak. I pytanie, czy oni uważają tak nadal. Widać na tych playoffach im zależy bardziej niż na jakiejś akumulacji asetów. Pytanie, czy nadal tak uważają. On był trochę kontuzjowany w tym sezonie, o ile dobrze kojarzę. Więc mogą nadal tak uważać, że zdrowy Lach... Lach już nie będzie pierwszą opcją w żadnym zespole, tak? No tylko bardziej rozmawiamy tu o ich świadomości niż o obiektywnych warunkach, tak? Myślał, że pociągnął na Lawie z playoffy, czy cokolwiek. Jakieś dziwne. No ale to jest, no, każdy ma swoją logikę, wiadomo. Natomiast ja ci powiem, że mnie najbardziej, do mnie najbardziej przemawia Hayward. To ciekawe. Tak, po prostu uważam, że mając taką trójkę, która jest dużym zagrożeniem ofensywnym, jeszcze do tego rozgrywa i wyobraź sobie taką właśnie piątkę, gdyby nie poszedł też Collins. Czyli jaką? No właśnie Lillard, CJ, Hayward, Collins, Nurkic. Masz obronę z tyłu, masz atak z przodu, Hayward też z tej trójki rozgrywa, no świetnie, tak? Wtedy musiałbyś oddać co najmniej, myślę, dwa piki
Anfernee właśnie, Simonsa. A propos słowa świetnie, co oddajesz? Czyli oddajesz ten 25 z tego roku? Oddaję co najmniej dwa piki pierwszorundowe, być może jeszcze jakiś swap w przyszłych latach, czyli wymianę pików. Chociaż to pewnie dla Cleveland nie wiem, czy będzie atrakcyjne, bo oni nie sądzę, żeby myśleli, że będą tak wygrywać, no ale to zawsze jest na papierze coś więcej. Drugie rundy ile chcą, tak? No i myślę, że Simons lub Collins. Nie, to znaczy Collins za dużo. Znaczy Simons nie dał. Zależy za kogo, tak? Za Haywarda. Nie, za Haywarda. Ja pytam o Haywarda. Co byś dał Angel? Pewnie Simons musiałby też pójść w tej wymianie. Oczywiście wolałbym jakiegoś tam Trenta Juniora, tak? No natomiast wiesz, za każdym razem te wszystkie Leonardy, Turnery, kogo Harklesy, kogokolwiek by sobie tam chcieli. No tak, jakiś spadający. Tak, nie wiem, czy to jest... No, wydaje mi się, że to nie jest mało, chociaż te wybory nie są jakieś super atrakcyjne, ale jeżeli Boston w Haywarda powoli przestaje wierzyć, to Ainge, z tego co widzę, lubi sobie tych pików nazbierać, żeby właśnie potem móc je oferować za jakąś większą gwiazdę w wymianie, więc kto wie. Dobra, jakbym poszerzył tę listę. Jedno nazwisko sam rzuciłeś gdzieś tam w poprzednich rozmowach. Bogdan Bogdanowicz. Tak. Tylko było... Bogdan Bogdanowicz to jest zupełnie inna historia, bo ten człowiek ma kontrakt tylko na rok. On nie jest z draftu, więc oni nie mają do niego, nie wiem, być może mają prawa Berda, ale na pewno nie będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Więc on powinien być dużo tańszy, gdyby był dostępny. A on może być dostępny, jeżeli oni wiążą przyszłość z Harrisonem Barnesem. Ale to jest rozwiązanie na rok, natomiast według mnie bardzo, bardzo ciekawe, bo ten gracz pasowałby super. No, na ile to byłoby takie uzupełnienie, utrzymanie poziomu, pomoc w utrzymaniu poziomu, a nie na ile takie bardzo jakieś znaczące wzmocnienie. Czy on stoi przy Haywardzie na przykład? Poziomem? Wydaje mi się, że nie stoi przy Haywardzie, ale nie jest bardzo daleko. Aha. Natomiast myślę, że jest na sporo lepszy niż taki, nie wiem, Hood. Okej. Okay. A jeszcze jedno nazwisko, Robert Covington. No, on jest nie do wyjęcia według mnie. Nie do wyjęcia, tak? To już nierealne. Bo ja słyszałem... Musiałbyś za niego oddać pewnie prawie tyle, co za Haywarda. Słyszałem jakieś opinie, że Winterpool, który idzie do Minnesota, jest fanem największym Mo Harklesa. Słuchaj, no może warto oddać za niego tyle, co za Haywarda. No nie wiem, może warto. Ale Simonsa no właśnie. Za Covington? No chyba nie. To jest problem. A za piki Minnesota go nie odda. Oni też chcą wejść do tych playoffów wreszcie znowu. Czy jest jakiś wariant przy tych nazwiskach, które rzuciliśmy, których nie oddajemy Simonsa ani Collinsa, wystarczy jakieś piki i spadający kontrakt? Czy Chicago by się nabrało na coś takiego? Myślę, że taki wariant... Dwurugorądowe, spadający kontrakt Harklesa czy Turnera. Może Chicago, ale to tylko Chicago z tych trzech zespołów uważam. Bo ja bym skłonny dać był te spadające kontrakty oczywiście na przykład, i Trenta, dajmy na to, tak? No tylko nie wiem, czy Trent Junior ma jakikolwiek... On nie pojawił się na boisku, czy on ma wartość w ogóle jakoś. To taka nasza logika, perspektywa... myślenia, że po drugiej stronie są idioci trochę. Bywają. No bywają, tak. Ale to takie łudzenie się. No dobra, to jakieś takie propozycje. W każdym razie, ostatnie wydarzenia w NBA pokazują, Ale poczekaj. Że wygrywasz, osiągasz sukces, jak masz wingmana, tak? To prawda. Ja mam taką teorię, że już nie wygrywasz backcourtem niskimi, tak? Że łatwiej ich przykryć, łatwiej wyhamować, zminimalizować. Tak było trochę z Lillardem, trochę było trochę z Karym w tych finałowych meczach. Ale czy to się trochę nie zmienia? Czy znaczy, nie, z Lillardem ci nie pokazali trochę, że oni też się na przykład bronić nauczyli? Nie ma takich meczów, że ci rzuca rozgrywający jedynka tam 40 punktów i to są punkty takie jakieś ważące, decydujące. Może się mylę, ale kurczę, tak jakoś wchodzę w te kolejny, nabieram się na to, że kurczę, jak nie masz atletycznego skrzydłowego z trójką, z defensywą. Najlepiej trzech to, na pozycjach 2-4. No, tak to nie zadziałasz. Wiesz, ja może wchodzę z Janisów, ja może wchodzę z Jakamów, tak, w Kałajów. Ale
Wydaje mi się, że NBA zmienia swoją logikę, jakby, jeśli chodzi o pewne takie akcenty, które pozwalają ci rządzić. I to nie będą niscy zawodnicy w przyszłości. Musisz mieć atletycznego wingmana. A my mamy co? No ale to zmierzałbyś do wymiany CJ-a w takim wypadku. Wiesz co, to jest tak, że może ja mogę sobie zmierzać gdzie chcę, tylko gdzie zmierza Olszy i Lillard. Myślę, że Lillard akceptuje w tym klubie już, ma dużo do powiedzenia w sensie tego, co się robi, a co nie, kogo on by chciał. Wiadomo, że do Portland musi przyjść ktoś, kto zaakceptuje rolę w sensie ogólnym liderowania, rolę drugorzędną za Lillardem. Mhm. Na boisku może być ktoś lepszy, tak? Ale to na przykład taki Jimmy Butler jest nierealny zupełnie. Bo Jimmy Butler nie zaakceptuje roli numer dwa. Mhm. Prawie nigdzie. Tu musi przyjść ktoś taki w typie jak Paul George, który jest świetny na parkiecie, ale zaakceptuje rolę numer dwa. No ale to dwóch wymieniliśmy, Love i Hayward. No, Hayward, to w tym sensie są to dobre kandydatury. Hayward, Potter, tak? Oni nie biliby się o pozycję samca alfa w tym klubie. Mhm. Czy Love? Love był świetny, bo Love to jest inteligentny facet, tak? Wie, że już raczej, jeśli nie za górką, to gdzieś tam u szczytu. Dawałby to, co dawałby na parkiecie, tak? W tym znaczeniu, w tej perspektywie to są świetne kandydatury. Tak? Teraz zamykam oczy na razie na ten kontrakt jego, ale co tam. I pytanie też Jack chyba rzucał na forum. Czy nie lepiej przeczekać tego roku i później coś zaatakować? No właśnie. Jak spadną te Harklesy, Leonardy, jak spadną Turnery i będzie trochę tylko zobaczmy na salary. 35% salary po tych dwóch latach. No chyba, że myślimy tylko o jednym okienku za nie ten rok, tylko następny. Ale jeżeli myślimy dalej, no to Lillard bierze 35% salary. Do tego masz Nurkicza, masz CJ-a, który przecież też weźmie, nie wiem, z 25% powiedzmy, czy 20%. No i już nie masz nic wtedy w zasadzie z tych czterech ludzi. Nie, ten przyszły rok. To jest jakaś opcja, tak? To jest furtka, to jest takie okienko. Później, jak mówisz, znów robi się bardzo wąsko. Mhm. Więc za rok. Albo teraz ktoś to pozwoli. Jest jeszcze jedna możliwość. A? Pytanie, jak przebiegnie sezon Detroit Pistons i czy Blake Griffin nie będzie chciał się przenieść w inne miejsce w lutym. I czy możliwe jest wtedy pozyskanie go bez oddawania CJ-a? Na pewno teraz nie jest możliwe, to bez dwóch zdań, ale w lutym tylko pewnie musiałbyś... W którym miejscu będą Blazers w lutym? Nie no, będą w dobrym miejscu, myślę. No tak, jakim składem oni zaczną według ciebie w październiku? Gdzie będzie Aminu, gdzie będzie Hood, gdzie będzie... Kary, set, gdzie będzie Kant. Nie wiem, za dużo tych niewiadomych, żeby tu. No właśnie, można no właśnie. Jakoś... To jest pytanie, czy kilku Blazers... z nich będzie, dwóch pewnie z nich będzie, natomiast którzy to dwaj będą, to ja nie wiem. I pytanie od ludzi z forum, czy Blazer, czy Olszy znowu wytrzaśnie kogoś typu Hood, typu Kary, tak? Jako no, solidną zupełnienie. Ja myślę, że kogoś wytrzaśnie, myślę, że tak. No, nie bo tam jeszcze te mid-levele zostają, prawda, jakieś. A, różnie z tym bywa. To, no wszystko, to jest strasznie skomplikowane. Na Blazers też jeden człowiek napisał taki post, on miał chyba z 10 stron ten post i tam jest wszystko, ale nie sposób tego zapamiętać ani powtórzyć, bo scenariuszy jest mnóstwo. Natomiast myślę, że kogoś wynajdzie, zawsze wynajduje jakichś szabazów, napierów, setów Curry i tak dalej. To do tej pory mu się to udawało świetnie. Ja jestem bardziej ciekaw, kogo on w lutym wynajdzie i czy to... Też ciekawe jest pytanie, odpowiedź na pytanie, jak zachowała się reszta ligi na to, co wydarzyło się w Golden State? Czy to czasami nie będzie taka sytuacja, wiesz, jak po upadającym dyktatorze i za chwilę ruszają jacyś pretendenci? Ale jest nowy dyktator, widzisz. I bitwa. No pytanie. Czy realny, rzeczywisty, tak? Bo to dla kraju może nie być szczególna taka zmiana, taki wstrząs, ale dla politologów, dziennikarzy zawsze było to ciekawe bardzo do opisywania. I umówmy się, kibice są takimi dziennikarzami, takimi politologami. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Raz ciekawe to, że przegrali, że Toronto jest nowym
są nowymi mistrzami. Dwa, że te kontuzje zmieniły trochę na pewno logikę tego wszystkiego. Choć ja też nie sądzę, żeby Golden State upadło. To jest zbyt poważna organizacja, na zbyt... Ja nie mówię, że oni upadną. Budowana, tak? Ja nie mówię, że oni nie upadną, bo oni mają Karego, oni mają Draymonda Greena, ale poza tym na przyszły sezon nie mają w zasadzie nic ciekawego, no bo nie gra Durant, Thompson może wróci, ale to po ACL-u to się tak nie wraca od razu do formy, więc oni będą się bić o playoffy, myślę, w tym sezonie i nie są kandydatem do mistrzostwa według mnie. Za dwa lata być może już będą, ale też prawdopodobnie jeszcze Durant w pełni zdrowy. Nie wiadomo, ile Duranta w Durancie jeszcze zostanie, więc te dwa lata dobra. Są. I menadżerowie klubów na zachodzie wiedzą, idą tą twoją logiką i wiedzą. I teraz jak oni się zachowają? Czy to będzie takie trochę jak, wiesz, mama z tatą wychodzą z domu i dzieci zaczynają szaleć? Myślę, że troszkę tak może być. Myślę, że taki Mike Conley będzie bardzo łakomym kąskiem dla paru zespołów. Myślę, że na pewno dla Utah. Być może dla Denver również. Czy w grupie tych zespołów z drugiego planu, czy te zespoły wytrzymają, czy pójdą all in, tak? Houston już przereagowywało przed tym, co się myślę, wydarzyło. Że nikt nie będzie próbował iść all in po tym, co się wydarzyło dzisiaj rano. Natomiast wszyscy będą próbowali dobudować jeszcze do tej swojej siły coś więcej. Właśnie poprzez szukanie takich graczy typu Mike Conley. Kto wie, nie wiem, może Drew Holiday też będzie dostępny. Nie wiem, jak tam Pelikany sobie o tym myślą. Mówi się o tym, że oni są skłonni tym czwartym pikiem handlować również. Pelikany, tak? Tak, tak. Tym, który ale... Ale co to by zmieniło? No to nic nie zmienia. No po pierwsze mówi się, że to jest draft trzech ludzi, chociaż to nigdy nie wiadomo. A po drugie, no pik to jest jakaś tam inwestycja w przyszłość. To, no bo co, Pelikany się nie wzmocnią na tyle, żeby nagle byli realną siłą. Natomiast ten, kto weźmie ten czwarty pik, no to też nie dostanie gracza na teraz. Po tym, co wydarzyło się w piątek, to była taka narracja, że od pierwszego będzie burza w NBA. Znaczy... huragan, wichura. I może czy, ona by była, gdyby tak szybko się ten trade twoim zdaniem zadział. To, co się wydarzyło, zmienia te, to czy wyhamowuje tę perspektywę tej burzy? Moim zdaniem trochę wyhamowuje i troszkę zmienia perspektywę również takich zespołów jak Blazers. Dobra. Jeszcze mam kilka nazwisk, to już są takie mniejsze nazwiska. Czy w zasadzie chyba tylko dwa. TJ Warren, PJ Tucker. No, dobra. No to takie za Aminu, tak? Bardziej za Huda, za Aminu. Za Harklesa może. Harklesa. No, to jest to, tak jak mówiłeś, wiele jest pytań. Zobaczymy, co Olszy kombinuje. Aldridge? O, nie. To... Znaczy, on by się też świetnie nadawał, uważam. Już chyba się wyleczył z bycia primadonną, tak mi się wydaje. Ale San Antonio chyba nie będzie, nie ma powodu, żeby go oddawać. No, Pop nie. Został, gdyby Pop może nie został na kolejny sezon, to może by się chcieli jakoś przebudować, a tak to chyba jadą po to siódme miejsce przed playoffami w kolejnym roku. Pewnie tak. To jeszcze Denver jest taką sprawą, to w sensie Denver będą bardzo niebezpieczni moim zdaniem. No będą, byli, będą jeszcze przez dobrych parę lat. No. Zobaczymy, mówię w tym kontekście, czy oni coś wykombiną, czy będą próbować. Na pewno będą próbować, czy coś z mix-upem zrobią na przykład. W sensie, żeby go wymienić? No, bo wydaje mi się, że nie daje im tyle, ile się spodziewali. No w serii z Blazers to im dawał, że hej. Ale na Blazers kogo? Zawsze tłukł. Ale myślę, że oni dalej patrzą niż Blazers. Na kogo go wymienić? Nie wiem, też wiesz, to ja mam kłopoty z tym, żeby Blazers ogarnąć. Okay. Aż tak nie chodziłem, żeby mieć pomysły na Millsapa. Nie, tak zacząłem o tym, kto będzie tu lepszy, kto będzie bardzo, bardzo groźny. Denver na pewno, Sacramento może być mocniejsze. Ja nie mówię, że jakoś tam zaraz realnie bardzo mocno, ale na pewno będą szli w górze. Minnesota będzie chyba nadal jakiś taki bałagan. Czekaj, odpalę sobie tą konferencję zachodnią, no, żebym nikogo nie pominął i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No, Phoenix nie zagrał. Golden omówiliśmy, Denver omówiliśmy, Houston wielka niewiadoma, co tam będzie. Załóżmy, że nie będą słabsi, zakładam. Załóżmy, że nie będą słabsi, ale no,
jeżeli zostanie tam Chris Paul, to też nie będzie młodszy. Utah Jazz, no jeśli by Conleya złapali, no to będą bardzo ciekawi. To może być ten team, który będzie bardzo kombinować. Tak, 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 tak. No bo oni mają dużo. Rubio im spada, Favors im spada, chociaż to też byli dla nich ważni gracze, Favors zwłaszcza. Ale oni chyba już mają już taki, mają dość, znaczy nic im się nie udaje za bardzo. Oklahoma City to tam, gdzie byli, tam są i nic raczej nie zrobią. San Antonio odmówiliśmy. LA Clippers, o, to jest bardzo ciekawa drużyna. To jest bardzo ciekawe, tak. Bo no pytanie, czy Kawhi do nich zawita na przykład, tak? Nie no, chyba kupił dom pod prąd. A byłbyś zainteresowany takim Gallinarim? Ach, też kontuzjogenny, co chwilę coś mu się dzieje. To prawda. Nawet tyłek miał kontuzjowany. Tylko, że włoski obolały. No ale to jest świetny gracz, tak? To, czy... No jako, świetnie, jak jest zdrowy, to jest świetnie. Jak on wygra, no to jest dodatnia wartość. I też no, taka trójka to ciekawa do Blazers by była. Ale chyba raczej tam próbują też wygrywać teraz, więc dlaczego mieliby go oddawać? Sacramento Kings, no jeszcze chwilkę. Los Angeles mamy, Minnesota. No, zdrowy Covington może ich troszkę do góry podnieść. No i zdrowy, niezdrowy trener Blazers Vanderpool, który tam przeszedł. Który podobno był bardzo ważny dla rozwoju młodych graczy w Blazers, co nie jest dobrą wiadomością. No ale to taka jest logika. Znaczy, taka jest logika. Spod Popowicza, ilu już wyszło. To prawda. No tak to się dzieje w NBA. Memphis Grizzlies. Z tych ostatnich czterech, no to Dallas jeszcze wygląda ciekawie. No tutaj mamy pytanie, co z Porzingisem. No i jak oni aktywni będą? I też będą pewnie szukać czegoś, tak? Mówi oni się, też że... takiego Conleya mogą się ściągnąć. Aha, to na pewno. I zostaje ten chyba Suns, którzy tam będą, gdzie są. Na wieki wieków, amen. Znaczy nie, no pewnie mogą mieć jakieś, jak Ejton się ogarnie, jakieś 10. Oni też będą rozgrywających szukać. Nie bój się, za chwilę Devin Booker zażąda transferu. No ile można, no. Ja bym na jego miejscu był już naprawdę mocno wkurzony. Ile on ma jeszcze, zaraz zobaczymy, ile on ma jeszcze kontraktu. Fajnie, że inni mają większe problemy. Ha, ha, ha. Devin Booker, kontrakt. A, on już ma przedłużenie. No tak, no to musiałby zażądać. No, to pewnie zażąda. Do 24, 36 milionów. Fajny kontrakt w sumie. No, z rzeczy optymistycznych i u nas, czyli Blazers, widziałeś może zajawki o rehabilitacji? Nie. Świetnie to wygląda. Już tam na jakiś... W siłowni już w ogóle generalnie. No ale w siłowni to można siedzieć i nóg nie użyć. Nie, no już tam jakieś, jak to się nazywa, te takie wiosłowanie, jak to się nazywa, że zapomniałem. Ergometr. Tak, tak, to już tam. I naprawdę. Ale czy poza tymi filmikami, które zawsze są świetne, są jakieś komunikaty? No to oficjalne z klubu nie, ale to wiadomo, że zawsze jest jakieś tam pompowanie, ale ja się nie spodziewałem, że tak będzie szło szybko. Okej, okay. No ja też. Ja bym się nie śpieszył. Myślę, że grudzień, styczeń. Mm. Na pewno nie październik, nie początek sezonu, ale i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Tak na oko, bez specjalistycznych jakichś ocen. Jeszcze Dario Saric byłby ciekawym graczem, ale to też pewnie cena taka jak za Covingtona pewnie by była. Też tak. No, zostaje draft. W drafcie musimy się wzmacniać, szukać wingmanów. Wszystko na to wygląda, że jednak będą chcieli zejść w dół do draftu. Widziałem, wiele wskazuje na to po tych nazwiskach, które się pojawiły na workoutach. Widziałem takie zestawienie mistrzowskiego składu Toronto i z którymi numerami oni by wybierani. Najwyższym to chyba Kawhi z 15. Tak. Tak, a reszta koniec pierwszej rundy. I no ale to się wiesz, to nie ma żadnego sensu, no, bo to nie Toronto ich wybierało. Więc... Oczywiście, tak. Tylko mówię, taka że można znaleźć zawodników dobrych dalej.
I jak, kogo bym nie posłuchał z ludzi mądrych, tutaj o NBA piszących, to jest taka narracja, że ten draft ludzi bardziej ciekawi z pozycji 20-30 niż, nie wiem, 15, tam 10-20. Tak? Jakoś tak to się... Nie rozumiem. No w sensie, że jest tak, pierwsza trójka, później w ogóle jakieś takie zawodnicy, no dobra, są tam w tym green roomie. Aha. Ale ciekawe przypadki z upside'em, takim zawodnicy, którzy mogą później się rozwinąć, to są właśnie między 20, 30 i dalej. No to znaczy, że wszystkie moki można wsadzić, nie powiem gdzie, no bo jeżeli tak jest, to oni powinni być właśnie tam 10-20, a nie 20-30. No przedziwna logika. Są mniejsze, różne czerwone tam flagi, mniejsze, większe przy tych nazwiskach od 20 numeru. Widzę, że jesteś fanem Bolbola. No Bolbol jest w green roomie. No jest w green roomie, ale... Tak, bo ja gadałem z kimś z Blazers Age, z jakimś Nate'em Manem, który tam listę ułożył swoich wyborów dla 25 piku. Gadałeś, przepraszam? Znaczy, wiesz, na Twitterze taka... O, fajnie. I ja tam sobie dla żartu napisałem, że pominął Bolbola, a on mi napisał, że no, człowiek, który jest w green roomie, raczej nie spanie do 25 numeru. Ale on ma takie red flagi, no może nie red... Ja nie jestem nim zachwycony. A ja tak. Ja tak, tylko on ma trochę z główką i to jest niebezpieczne. Tak samo Darius Bazley, który jest no, moim zdaniem mega talentem. A to mi się podoba. Ale to jego kręcenie tam przez G League, Syracuse, jakieś umowy, których później nie dotrzymywał. No milion dolarów. Rok trenował sam, chodzi. Więc sorry. No ale to jest... No ale dlatego właśnie jest taki ktoś do wyjęcia, podobnie jak Anthony Simons. O tym mówię. Pewnie by siedział w loterii, a jest na granicy pierwszej, drugiej rundy. Ale idzie w górę. Znaczy mój typ to jest Casey Okpala na dzisiaj. Gdybyśmy mieli jako numer pick, jeden, tak? Jakbyśmy mieli ten pick 25 zachować, nie handlować nim, to wybieram Casey Okpala. To jest gość z upside'em, to jest gość ułożony... Z dobrą głową, mówiąc skrócie. Przeczytam ci coś o Bolbolu. Nie stara się wystarczająco, co wpływa na jego obronę. Nie kontestuje rzutów, nie pomaga w obronie, nie komunikuje się, nie zastawia na zbiórce. Nie zobaczysz go hustling back, tak jest napisane, do obrony. Brakuje mu podstaw. Nie potrafi zejść niżej na obwodzie. Ale ma milion innych zalet. I etyka pracy. No tak, to napisałem w tej notatce o nim. To głównie etyka pracy, to, że on jest taki no, trochę nieogarnięty. Nie, ale ma takie... Boże, ja po prostu nie ufam centrum, którzy nie bronią. No. No, a on jest wielki. On ma narzędzia do tego. Może to kwestia tego, że właśnie bardziej mentalna, że nie wiem... Upraszczam, ale może nie chce mu się, tak? No ale to jest, kurczę, najgorsze, co może być, no. Myślisz, że Lillard go tam postawi do pionu? No, już nie paru stawiał. No nie wiem, z Tomasem Robinsonem mu nie... Ale to jest takie rozmowy, bo on nie zejdzie do 25 numeru, no to musiał się cud stać. Znaczy byli już tacy z Green Roomu wypadali poza 20. No, Maciej Lampę. Plus on jeszcze miał złamanie tak w stopie bodajże. W stopie. No to to samo co powyżej 7 stóp zawodnicy, czego oni nie mieli złamanego. Albo czego nie będą mieli. Zgadza to jest ryzyko. Znaczy dlatego wybieram Casey Okpala z 25. Bo ułożony chłopak trochę mi taką janisowatą ścieżkę przypomina, chociaż on nie jest imigrantem, bo urodził się w Stanach, ale z rodziców Nigeryjczyków, zaplanowali mu karierę. Był takim typowym atletą, który próbował różnych sportów i późno postawił na koszykówkę. I teraz bardzo sfokusowany jest już tylko na karierze. Żadne tam social media, jakieś głupoty. No on wygląda ciekawie rzeczywiście. Ja bym do niego dodał jeszcze kilku gości. No mówiliśmy o tym Tybulu. Okazuje się, tylko że to jest ten sufit już, bo 22 lata. Ale zgadza się. To bardziej jako taki człowiek, który miał w miarę szybko pomóc. No co może nie jest głupie. Natomiast jeżeli szukać... To jest taki Josh Hart. Hart ma lepszy rzut. Ten ma lepszy rzut. Ale w sensie hustle, obrona, to są podobni. W ogóle nie ufam Horton Tuckerowi. W ogóle mu nie ufam. Moim zdaniem on jest za wolny na tą ligę. Ma długie łapska, ale on w obronie się nie porusza dobrze.
To tak zwany lateral quickness. On jest dziwny, ma taką sylwetkę, taką... Piszą, że on jest jakimś tam atletą, a ja wszędzie widzę, że on tam na tych przynajmniej highlightach to się tam 20 centymetrów, no przesadzam oczywiście, ale niewiele się wybija. Nie widziałem, żeby kończył jakoś solidnie z góry. Nie, ma ciąg na obręcz, wbija się tam tymi długimi łapskami. Ale, no, ale potem leci na dół i z dołu jakieś takie rzuca dziwne rzeczy. Znaczy nie mam go jakoś tam, opisałem go, bo jest, idzie w górę w tych mokach, ale nie jest jakimś... Polowi nie ufam, Bazli mi się podoba, no ale najbardziej to bym chciał właśnie Samanicza albo tego siostrzeńca Dikembe. Tabangele, jak on się nazywa. Tak, a on powinien być dostępny, no to wszystko wskazuje. Czyli co, jakbyś miał, był All Shame, zostałbyś tym 25, musiałbyś to wybrać, to Samanić, tak? Chyba tak. W Europę idziesz. Okay, albo bym rzeczywiście zszedł w dół. Bo co najmniej jeden z tych pięciu gości, których wymieniliśmy, będzie z takim numerem 33-34. Ja też bym to zrobił. Tak, 31. No tam nie, mówiłem o tym, gdyby nie było, gdyby nikt nie chciał wymieniać się na te piki, na te drugorundowe. No, a żadne, wtedy od razu spuszczasz Turnera z takim dealu. Nie, to dla mnie jest opcja oczywiście numer jeden. Ja zamieniam ten pik 25 na te niższe, bo tam ci gracze będą. Tam jeszcze parę nazwisk, które mogą być. Jest Luguenz, jeśli dobrze wymawiam imię, Luguenz Dort. To jest taki Marcus Smart, tak? Tak, takie podobie. Idzie w górę w tych ostatnich tam mokach. No a do pierwszej rundy się przebija. Więc tam jest. Jest taki gość, który nazywa się Jalen Hart. Jest silny skrzydłowy. Jest Okeke, coś takiego. Też silny skrzydłowy. Generalnie jest tam z czego... Znaczy, oczywiście tak już. To jest teoretyzowanie. Ale nie ma wielkiej różnicy, jak już wiele razy mówiliśmy, między tymi zawodnikami z końca pierwszej rundy, a tymi drugorundowymi. Wystarczy, że oni mają trzech takich gości mniej więcej na radarze i oni będą tam dostępni, przynajmniej jeden z takich trzech. Chyba, że kogoś chcą bardzo, no to wtedy bierzesz go z tym 25 numerem. No bo nigdy nie wiadomo, jak to się przetasuje, ale to też widać już w chwili draftu, to na bieżąco, przez te deale są czasem dogrywane dosłownie na sekundy przed wyborem. Tak, to wiele się może wydarzyć. Bardzo ciekawe to będzie do oglądania. No, ja się nastawiam na całą noc tym razem. Mam akurat trochę czasu wolnego, więc... Jaki to będzie dzień? No, to jest piątek, jak zwykle, 21. Piątek, tak? Tak, pierwsza w nocy draftu i do rana się dociągnie. To świetnie. Jak też oglądał, słuchał, to wie. Więc możemy się tam wstępnie jakoś umówić albo... Ale okej. Okay. Co jeszcze chciałem powiedzieć? W każdym razie liga, po tym co się wydarzyło w playoffach i to dramaty Kleja czy Duranta, ale no nie pamiętam tak ciekawych playoffów i finałów, tak? Dla mnie to doskonałe były, doskonałe. Mega finały, mega koszykówka. W końcu ta narracja złamana, ten LeBron szamoczący się z tą galaktyką. Coś innego. Wschód jest bardzo ciekawy. Przecież ile Filadelfii brakowało do złapania Toronto? Niewiele. No Milwaukee też przecież 2-0 prowadzili. Oczywiście. Janis nie spocznie, tak? Dopóki tam nie dorwie ich. A oni mają też ciężko, bo im się tam kończy parę kontraktów. To prawda. Milton, Brogdon. Wcale nie mają łatwo. Zachód otwiera się. Może nie tak szeroko, jak jeszcze myśleliśmy parę naście godzin wstecz, ale się otwiera. No coś się rusza w tej lidze. Będzie ciekawie. I w drafcie, i później od 1 lipca. Ale szpech Golden State, to jest aż niesamowite. Już ten Durant, to był taki cios, a jeszcze potem Klay Thompson. Jejku. A tak mu szło temu Klayowi. Kurczę, przecież on ten mecz trzymał w łapskach w tej trzeciej, czwartej kwarcie. Tak jak nie lubię Golden State, to bardzo mi żal tych obu gości. Takie ambiwalentne uczucia mam do tego z jednej strony. To jest taki fajny moment, tak jak wracam do tej analogii, tak w historii, jak upadają dynastie, to zawsze później się jest mega zamieszanie. Albo imperia. Przecież imperia, coś się dzieje. Tak. Albo dyktatorzy. I później, cesarstwa rzymskie. I na pewno jest ciekawie. Nie, to trudno powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej, ale na pewno jest ciekawie. No lepiej jest. Dla NBA
Na NBA będzie Na NBA chyba jest dobrze. lepiej. No bo to takie trochę zatęchłe powietrze było od paru lat. No, to było Mało pytanie, no, ruchu takiego na ile było. się kto do nich zbliży, nie, że ktoś z nimi wygra, czy na ile się ktoś z nimi zbliży i będzie w stanie rywalizować. Dokładnie, a teraz Świetne takie było. jakby świeże powietrze wleciało do tego pokoju zatęchłego. No dobra, to obserwujmy to. Miejmy rękę na pulsie. I za dzisiaj chyba już dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia przy innej okazji. Może po drafcie, co? Może po drafcie przed ligą letnią coś takiego. Dobra. No to do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy za Cześć, dziękuję. dziewiąty. Cześć.